Ukryty front. To jest niesamowite. Ile ludzi zostało zwerbowanych przez Niemców? Dopiero co likwidujemy jakiegoś zdrajcę, a zaraz ujawniamy kolejnego. Mam wrażenie, że za tymi wydarzeniami też stoi jakiś zdrajca. Raport wywiadowczy. 9 sierpnia 1943 roku Niemcy podczas próby aresztowania zabili we Włoszczowie czterech ludzi z miejscowego kierownictwa Narodowej Organizacji Wojskowej. Komendant powiatowy tej organizacji, porucznik Jan Moskalewicz, pseudonim Longin, został aresztowany. Prawdopodobnie razem z nim aresztowany został odwiedzający Włoszczowę reprezentant okręgu Częstochowa. Skala i celność przeprowadzonej akcji wskazuje, że Niemcy uzyskali informacje o konspiratorach od jakiegoś zdrajcy. Podpisano referat wywiadu Komendy Obwodu Włoszczowa AK. Dzień dobry. Chciałbym umówić termin na zrobienie zdjęcia rodzinnego. Nikogo nie ma. Zamknij drzwi na zasuwkę, bo prawdę mówiąc, nie mam ochoty obsługiwać klientów. No, widzę, że jakiś wisielczy humor pana naszedł. Bo wszędzie tylko zdrada się czai. I zadaję sobie pytanie, dlaczego Polacy zdradzają swoich rodaków? To może nie będę z panem dyskutował, bo moje informacje raczej nie poprawią panu humoru. Mój nastrój nie ma nic do gadania. Ja traktuję to jako służbę dla ojczyzny. Ostatnio, jak pan wie, częściej przebywam w okolicach Włoszczowy niż w Kielcach. O, nieszczęścia chodzą parami. Ale o co chodzi, bo nie rozumiem. Nic. Mów dalej. Tym razem chciałem odwiedzić placówkę Kurzelów. Zainteresował mnie raport o dzwonach, ale to chyba pana nie ciekawi. Wręcz przeciwnie. Opowiadaj. Oderwę się od meldunków pełnych śmierci. Otóż Niemcy nakazali zdjąć cztery zabytkowe dzwony, które miały być przewiezione do Jędrzejowa i przetopione. Szkopom brakuje metali, więc kradną co się da. Miejscowi nie pozwolili na wywiezienie dzwonów. Napadli na transport, a na miejsce zabytkowych dzwonów dali jakieś strażackie, że niby ilość się zgadza. Pomysłowe. Chciałem potwierdzić wszystko, ale zawróciłem z drogi, bo w Kurzelowie i pobliskim Dankowie szalało gestapo. A ci czego tam chcieli? Aresztowali kilka osób, wśród nich Jana Celebańskiego, który był komendantem placówki AK. Tworzył najpierw struktury Narodowej Organizacji Wojskowej, skąd przeszedł do nas. Miejscowi mówili, że wydał ich niejaki Tadeusz Jażdżyński, pseudonim Cenek, członek ich organizacji, który zdradził. Tak, to by mogło pasować. Co by pasowało? Dopiero dostałem meldunek o aresztowaniach w samej Włoszczowie. Wszystko wskazuje na to, że to ten sam gagatek za tym stoi. Zgodnie z powiedzeniem, że nieszczęścia chodzą parami, niedługo po opisanych wydarzeniach, pod koniec września 1943 roku, Niemcy uderzyli ponownie. Podczas próby aresztowania przy ulicy Jędrzejowskiej 67 we Włoszczowie zginął Wacław Ząbek, pseudonim Bogusz, szef sztabu Komendy Obwodu Włoszczowa AK. Niemcy aresztowali pozostałych domowników, a za wszystko odpowiedzialny był podporucznik Karol Seeman, Polak niemieckiego pochodzenia, który poznał Ząbka w szkole podchorążych dla podoficerów w Bydgoszczy jeszcze przed wojną. Po zajęciu Polski Seeman rozpoczął współpracę z gestapo. Udało mu się nawet pod pseudonimami Janek oraz Ofik stanąć na czele PPR na Górnym Śląsku i w efekcie sparaliżować organizację. W jego kręgu zainteresowań była także Częstochowa i to właśnie tam miał przypadkowo spotkać Ząbka, którego rozpoznał i zapewne nakazał śledzić. No, wio, wio, koniku, wio! Wiele brakowało, byśmy się wpakowali w niemieckie łapy. Wio! A skąd mieliśmy wiedzieć, że Szkopy planują pacyfikację Włoszczowy właśnie na niedzielę 31 października 1943? Dobrze, że najpierw odwiedziliśmy Martynik koło Nieznanowic. Nadleśniczy Kaczmarek to swój człowiek i wie wszystko o miejscowej konspiracji. No, jeszcze gdyby wiedział, kto tu donosi Niemcom, to nie mielibyśmy takich problemów. To nie jest tak. Niemcy aresztowali łącznie 70 osób, ale podczas śledztwa podzielili wszystkich na trzy grupy. Oni bardzo dobrze wiedzieli, kogo aresztują. To ma sens. Szkoda tylko Elertowicza i tych dwóch innych, którzy zginęli podczas aresztowania. Krzysiek, co ty tak oklapłeś? Udało nam się wywinąć szkopom, trzeba się cieszyć. A z czego mam się cieszyć?
Nam się udało, ale Niemcy zamordowali kolejnych 29 osób. I to wszystko przez zdrajców, którzy za pieniądze albo za wódkę wydali naszych rodaków. No krew jasna mnie zalewa, jak słyszę o tych wszystkich Jarzyńskich, Seemanach i innych zdrajcach. Trzeba ich wszystkich rozstrzelać, bo inaczej oni wymordują nas. Masz rację, ale nie krzycz. Trochę mnie poniosło, ale dziwisz się? Obiecuję ci, że weźmiemy się za tych zdrajców. Nigdzie się nie ukryją. 27 listopada 1943 roku, w sobotę, wczesnym rankiem, żandarmeria z Włoszczowy i Kluczewska otoczyła Kurzelów. Rozpoczęła się pacyfikacja miejscowości. Przed budynkiem nadleśnictwa zgromadzono około 60 mężczyzn przyprowadzonych z domów. Już w tym czasie, podczas zatrzymywania, zastrzelono dwie osoby. Po przesłuchaniach Niemcy zastrzelili kolejnych 18 mężczyzn. Za przygotowanie listy osób do aresztowania odpowiadał pracujący w urzędzie gminy Kuczyński. Rosła lista zdrajców. Słuchaj, Krzysiek, na włoszczowskiej liście zdrajców jedno z ważniejszych miejsc zajmuje poznany już przez nas Tadeusz Jarzyński, pseudonim Cenek. No tak, no ten, który doprowadził do aresztowań. Tak, właśnie ten. Udało mi się ustalić, że swoją zbrodniczą działalność rozpoczął prawdopodobnie w Częstochowie, doprowadzając do aresztowań w miejscowej siatce Narodowej Organizacji Wojskowej. Zagrożeni aresztowaniem ludzie trafili we włoszczowskie lasy i utworzyli oddział partyzancki pod dowództwem Tadeusza Kozłowskiego, pseudonim Piotr. Ja z raportów pamiętam, że jesienią 43 wszedł on w skład oddziału Mieczysława Tarchalskiego, pseudonim Marcin, tworząc w nim drugą kompanię. Planowałem, że odwiedzimy oddział, aby z nim porozmawiać, ale dowództwo podjęło decyzję, że nadciągającą zimę oddział spędzi na kwaterach. Kozłowski jest chory i mają go przewieźć na leczenie. Siedź przy papierach, ja otworzę. Przepraszam, że o takiej nietypowej porze, ale wracam z Włoszczowy i mam pilny raport do jednym z niemieckich agentów. Resztę materiałów przekażę Piotrowi. Uciekam, bo przed godziną policyjną do domu chcę zdążyć. Czekaj, ja zobaczę, co to za wiadomość. Rany boskie, Adrian, to o Jarzyńskim. Dopadli go. Słuchaj, raport wywiadowczy. Tadeusz Kozłowski, Piotr, otrzymał urlop zdrowotny, który miał spędzić w majątku Lochmanów w Podlesiu, którym administrował Jerzy Szymanowski. Drogę odbywał pod eskortą patrolu swoich żołnierzy. Na nocleg zatrzymali się 29 grudnia 1943 w młynie Hipolita Będkowskiego w Nadolniku. Nocą ubezpieczenie ujęło czterech uzbrojonych osobników w ubraniach cywilnych. Wśród ujętych był Tadeusz Jarzyński, Cenek. Co? No. Ale mieli szczęście. Zdrajca sam wpadł im w ręce. Dobra nasza, czytaj dalej. No już. Podczas przesłuchania zatrzymani przyznali się do współpracy z gestapo i wyjaśnili, że przyszli do młyna w celu wymordowania rodziny Będkowskich za pomoc udzieloną partyzantom. Po zakończeniu przesłuchania wszyscy zostali zlikwidowani, a zwłoki agentów zakopano w lesie za młynem. Będkowscy, obawiając się o swoje życie, opuścili Nadolnik i przenieśli się do rodziny Smarzyńskich w Wąsoszu. Podpisano referat wywiadu Komendy Obwodu Włoszczowa. Wydawać by się mogło, że sprawa Cenka została zakończona. Niestety. 18 stycznia 1944 roku porucznik Tadeusz Kozłowski, pseudonim Piotr, został zastrzelony w Podlesiu. Początkowo podejrzewano o to bojówki PPR Garbatego, ale później, po informacjach od wywiadu, podejrzenia skierowano na ludzi z Narodowych Sił Zbrojnych. Coraz częściej zaczęto mówić, że była to zemsta za zastrzelenie Cenka, bowiem miejscowi przywódcy NSZ nie chcieli uwierzyć w jego zdradę. Dziś, po latach, wiemy już, że Kozłowski został zamordowany na rozkaz Władysława Kołacińskiego, pseudonim Żbik, a zrobili to pochodzący z Drochlina Izydor Żelezik, pseudonim Zagłoba oraz Władysław Pieka. Tak więc w odwecie za śmierć zdrajcy zginął zasłużony oficer Polskiego Państwa Podziemnego. Panie Piotrze, co pan tak przed zakładem stoi?
Marzec to jeszcze za wcześnie, żeby wygrzewać się na słońcu. Oj, Dawid, Dawid, jak będziesz miał tyle lat co ja, to też będziesz wygrzewał kości na słońcu. Ale wejdźmy do zakładu, bo coś mi się wydaje, że dobre wiadomości dziś przynosisz. A skąd pan wie? Jak będziesz miał tyle lat co ja, to z wyrazu twarzy dowiesz się bardzo dużo. No, ale dość żartów, opowiadaj. W nocy z 18 na 19 marca 1944 roku nasze oddziały opanowały Włoszczowę. I to jest wspaniała wiadomość. To nie wszystko. Podczas akcji patrol w składzie Zenon Marcinkowski, pseudonim Grot, i Henryk Lis, pseudonim Kula, otrzymali zadanie aresztowania trzech niemieckich agentów. Gramzego pojmano bez problemu, Kruczyńskiego też. Zna go pan z meldunków, jest odpowiedzialny za pacyfikację Kurzelowa. Jedynie trzeci ze zdrajców uciekł. Dwie dobre wiadomości, chłopcze, to powód na nagrodę. Jedna z klientek przyniosła mi ciasto. Nic więcej nie mam, ale zapraszam na ucztę. Tyle nieszczęść było przez tych zdrajców. Tylu ludzi zginęło. Niech wszyscy wiedzą, że sprawiedliwość dosięgnie wszystkich zdrajców. Wiele osób zdradziło podczas okupacji swój naród i podjęło współpracę z okupantem. Rola niektórych została wyjaśniona, ale niektórzy zdrajcy nigdy nie zostali wykryci. Zdarzały się też przypadki, że być może pochopnie rzucano oskarżenia o zdradzie niektórych żołnierzy. Ich los już niebawem zostanie przez nas przypomniany. Wysłuchali państwo słuchowiska Radia Kielce Ukryty Front. Reżyseria i współpraca Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski, Janusz Głogowski, Dawid Żłobiński.